Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Kulis i jestem dyrektorem zarządzającym Volvo Truck Center Polska. W kwietniu rozpoczynamy trzecią już edycję naszego konkursu The Drivers Fuel Challenge, w którym to zawodowi kierowcy udowadniają swoje umiejętności w zakresie ekonomicznej jazdy i wagi roli kierowcy w dziedzinie ekonomiki paliwowej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy kierowcy posiadający ważne prawo jazdy kategorii C+E bez względu na wiek i markę pojazdu, którym aktualnie wykonują swój zawód. Aleksandra Zielińska, menedżer do spraw marketingu i PR Volvo Truck Center Polska. W zeszłorocznej edycji konkursu The Drivers Fuel Challenge Polska odniosła ogromny sukces. Kierowca firmy Epotrans Logistics SA i jednocześnie syn właściciela Paweł Ozimek wygrał konkurs w regionie Europy Centralno-Wschodniej Volvo Trucks, osiągając fenomenalny wynik 22,2 litra na 100 km. Nazywam się Robert Kantorek, jestem instruktorem techniki jazdy i doradcą paliwowym w firmie Volvo Truck Center Polska. Nazywam się Bogusław Liskę, jestem instruktorem techniki jazdy, jak również doradcą paliwowym. Ważne są umiejętności, ważna jest rywalizacja, natomiast nie możemy zapomnieć również o bezpieczeństwie, który w tym przypadku akurat ma wielkie znaczenie. Dystans, który wyznaczyliśmy wspólnie z kolegą Bogusławem, jest uzależniony od warunków drogowych danej lokalizacji. Zamyka się to w przedziale 20-30 km na każdą lokalizację. Główną nagrodą dla kierowcy w konkursie The Drivers Fuel Challenge jest samochód osobowy Volvo V40. Natomiast nagrodą dla firmy, w której jeździ zwycięski kierowca, jest voucher Volvo o wartości 10 tysięcy euro. Serdecznie zapraszam wszystkich kierowców do udziału w naszym konkursie. Zapraszamy najbardziej oszczędnych kierowców. Niech wygra najlepszy.